Witajcie kochani w ten piękny zimowy dzień. Otóż dzisiaj nadejśla wykopomna chwila. Kto wie z jakiego to filmu, daje kciuka w górę. A co w tym takiego niezwykłego? Otóż pierwszy raz pojawi się film, pojawił się film, który jest o ulubieńcach. Wiem, też się tego nie spodziewałam. W grudniu 2016 roku pojawiło się tyle rzeczy, które były takie super, że po prostu to musiało być to. Ale tych rzeczy zaprezentuję tylko 4. Wiecie, tak rozkręcę się powoli, to zaczniemy od mało, żeby nie było od razu przesytu, więc będą dzisiaj tylko 4 rzeczy. Dobra, dobra, już je prezentuję, będę cicho. Okej, pierwszym ulubieńcem są świeczki zapachowe. Masakra, wow. Ja nigdy nie byłam, może nie, że fanem, ale nie wiem, może zwolennikiem świeczek. No nie było jakoś tak okazji ani nic. A właśnie przyszła ta zima, jesień, no i tak się zaczęły te świeczki palić. No i to było takie ładne, później zapachowe przyszły i to już wtedy odleciałam. Uff. Teraz mam przy sobie, żeby wam pokazać taką fajną waniliową świeczkę. Tak, ewidentnie waniliowa, bardzo słodka. Fajna świeczka, za którą dziękuję Jessie, ale pokazuję akurat tą dlatego, że to jest chyba jedyna świeczka, jaką mam w całości teraz. Wszystkie są już zaczęte. Te aromaty, aromaty, te aromaty, 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 aromaty. Okej, drugą rzeczą, która jest moją ulubioną w tymże miesiącu, to jest książka. To miało wyjść ładniej. Książka to Szklany Miecz, czyli druga część Czerwonej Królowej, o której nie tak dawno było zresztą na kanale. Autorstwa Victoria Aveyard, chyba. Dlaczego ona się znalazła w ulubieńcach? To dobre pytanie. Otóż przez połowę, o ile nie większość książki, w ogóle mi się ona nie podobała. Była no taka, że ledwo ją wzniosłam. Trochę mnie nudziła. Wydarzenia szły nie po mojej myśli. I ogólnie. No, ale ta mniejsza część, która została na końcu, na szczęście wszystko naprawiła, więc dlatego nadrobiło to aż o tyle, żeby właśnie znaleźć się w ulubieńcach, bo naprawdę tak 3/4, trzecia część z 4 już się zaczyna robić ciekawie, naprawdę bardzo fajnie, więc było super. Czytałam to bardzo szybko, tą ostatnią część, było ekstra. Jeżeli mogę tu jeszcze napomnieć, to zakończenie, katastrofa. W ogóle mi się nie podoba. No, ale to nic nie pozostaje nam innego, jak tylko czekać na część trzecią. Okej, żeby się za bardzo nie rozgadywać na temat książek, co jak widać mam do tego skłonność. Przejdźmy do następnej rzeczy, czyli już trzeciej. Ach, te gardło. A będzie nią film. Film pod tytułem Dracula Nieznana Historia. Bądź w niektórych tłumaczeniach na odwrót Dracula Historia Nieznana. To w zależności od tłumaczenia polskiego. Opowiada właśnie ona, to jest bardzo dobitny tytuł, Nieznaną historię Drakuli. Dracula to był taki wampir, jakby ktoś nie wiedział. Film podobał mi się tak bardzo, że nawet zasłużył sobie na tapetę na moim laptopie. Wow, aktorstwo super, w ogóle polski aktor tam gra, nie? Wow! No, ale głównie mi chodzi o innych aktorów. Kto nie widział, bardzo polecam ten serial, jest świetny. Fantazy, dramat, horror, romans. Głównie jednak fantazy. Groza. I ostatnią rzeczą jest rzecz elektroniczna, a mianowicie jest to świecąca myszka komputerowa. Dla niektórych z was może się to wydać tak trochę błahe, natomiast ja od kiedy ją posiadam, po
prostu częściej patrzę na myszkę niż na ekran laptopa. Czy to jest normalne? I zaraz Wam ją pokażę. A więc moi drodzy, tak właśnie wygląda ta myszka. Tak więc to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, co sądzicie o tych ulubieńcach, czy oni są również Waszymi ulubieńcami lub nie. A jak nie, to co jest Waszym ulubionym ulubieńcem? Nie tylko w grudniu, ale tak ogólnie. Mam nadzieję, że nie było bardzo źle. A my widzimy się już w następnym odcinku. Pa!